Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Nie milkną echa rozmów na wysokim szczeblu w Berlinie, które odbyły się 18 października bieżącego roku, z których to rozmów wykluczona została Polska. Polska w ogóle nie została zaproszona. Polska została wykluczona z całej tej gry dyplomatycznej wokół zakończenia wojny na Ukrainie. Świadczy o tym nie tylko zresztą ten szczyt, ale także niedopuszczenie strony polskiej do trzech tajnych aneksów, do tak zwanego planu zwycięstwa Ukrainy pięciopunktowego planu zwycięstwa Ukrainy, zaprezentowanego przez Wołodymyra Zełęskiego. To pokazuje kompletny upadek i polskiej polityki wschodniej, i w ogóle polskiej polityki zagranicznej, która nie jest w żaden sposób oparta na realizmie politycznym, ale na romantyzmie, na pewnych fantazjach. I to wszystko. Tego wszystkiego jesteśmy niestety świadkami, podobnie jak fakt, że Polska wydała cał, no ogromne wręcz kwoty na pomoc Ukrainie i Ukraińcom, i nie spotkało się to z żadnym, z żadnym wzrostem znaczenia państwa polskiego. Nie mówimy tutaj oczywiście o chcieństwie i słowach różnych polityków w Polsce, ale mówimy o konkretach. I to nie jest nieco ponad 3% PKB, o których mówił pan prezydent Andrzej Duda w sierpniu bieżącego roku, ale jak wynika z danych niemieckich, to jest blisko 5% PKB, które Polska przeznaczyła na pomoc Ukrainie, nie mając kompletnie nic w zamian. Natomiast dochodzą do nas kolejne bardzo niepokojące głosy, bardzo niepokojące informacje, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Niemiec, które pokazują, że Polska polityka tkwi, utknęła w absolutnie ślepym załuku, i o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. A tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do komentowania, do lajkowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych. I przechodzimy do pierwszego tematu. 18 października 2024 roku w Berlinie odbyły się rozmowy na wysokim szczeblu z udziałem przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji. Przywódcy tych czterech państw, tej, wielkiej czwórki nazwijmy to umownie, omawiali pięciopunktowy tak zwany plan zwycięstwa Ukrainy, który zaprezentował Wołodymyr Załęski polityk ukraiński, któremu kadencja prezydencka wygasła, którego kadencja prezydencka wygasła 20 maja bieżącego roku. Ten plan już omawiałem w podcaście geopolitycznym. Wspominałem o trzech tajnych aneksach do niego, trzech tajnych aneksach, do których nie została dopuszczona Polska, Ukraińs ukraińcy, ukraiński establishment szeroko dzielił się tymi informacjami i tymi aneksami z najważniejszymi partnerami międzynarodowymi, do których nie zaliczył państwa. Polskiego. I to jest kolejny już któryś z kolei kubeł zimnej wody na te rozgrzane głowy polskich polityków, decydentów w Warszawie. To oczywiście ten kolejny kubeł zimnej wody niczego kompletnie nie zmienia. Mamy do czynienia z całym takim popisem. Ignorancji, z całym popisem arogancji, fantazji, myślenia w kategoriach życzeniowych, w oderwaniu od rzeczywistości, po, całej tak zwanej polskiej klasy politycznej, czy tej klasy politycznej III Rzeczpospolitej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dzisiaj widzimy, że Polska została kompletnie z niczym wspierając Ukrainę. Natomiast Skoncentrujmy się na chwilę na tym szczycie berlińskim z 18 października. Sam fakt, że państwo polskie, ani w osobie premiera, Rządu Rzeczypospolitej, a nie w osobie Prezydenta Rzeczypospolitej nie zostali zaproszeni, już pokazuje, że Polska jest traktowana jako przedmiot, a nie jako podmiot polityki europejskiej. To pokazuje, że Polska jest na jest gracz, graczem trzeciorzędnym, trzeciorzędnym, jeśli chodzi o wielką politykę, jeśli chodzi o geostrategię, jeśli chodzi o geopolitykę. Polska jest traktowana wyłącznie instrumentalnie przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, przez Berlin, Paryż, no i wreszcie przez Kijów. Kijów w, tym, w, tym, w tej całej układance jest traktowany drugorzędnie, natomiast Polska jest traktowana kompletnie trzeciorzędnie, nawet przez polityków, państwa, które na którego terytorium toczy, toczy, się wojna jest traktowana w sposób no, niezwykle instrumentalny. I też warto o tym pamiętać. To nie jest tak, że wojna, że na Ukrainie mamy że na Ukrainie obserwujemy jakąś wojnę pełnoskalową, która uniemożliwia funkcjonowanie tego państwa, która uniemożliwia inwestycje na terytorium Ukrainy. No ja wiem, że spora część mediów głównego nurtu, spora część właśnie owej. W cudzysłowie klasy politycznej uwierzyła w to wielkie kłamstwo, w tę wielką propagandę anglosasko-ukraińską, że na Ukrainie toczy się wojna pełnoskalowa, że no, gdzieś porównywalna do, do, do września 1939 roku. No, oczywiście niczego takiego nie ma. Jest to wojna ograniczona, jest to oczywiście wojna bardziej intensywna, wojna ograniczona, ale o charakterze kinetycznym. Intensywniejsza niż ta w latach 2014-2022, ale to jest dalsza część, to jest kontynuacja tej wojny, która rozpoczęła się w 2014 roku, i mówię tutaj celowo wojna na Ukrainie, ponieważ jest to zdecydowanie szerszy konflikt niż tylko starcie rosyjsko-ukraińskie. To jest także wojna domowa na Ukrainie, ponieważ spora część obywateli państwa ukraińskiego wystąpiła przeciwko władzom w Kijowie i też warto o tym yy, wspomnieć. To nie jest tak, że to jest wyłącznie konflikt ukraińsko-rosyjski, to jest także konflikt wewnątrzukraiński, gdzie część obywateli Ukrainy wystąpiła przeciwko rządowi w Kijowie, ale to jest także na trzeciej płaszczyźnie proxy war, czyli wojna zastępcza między kolektywnym Zachodem, a państwem związkowym Rosji i Białorusi, też warto o tym, o tym pamiętać, że ten konflikt jest znacznie bardziej skomplikowany. Przejdę oczywiście do tego, do tej analizy jeszcze głębiej na poziomie samego realizmu. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że. Wielu inwestorów, bardzo wielkich inwestorów międzynarodowych doskonale wykorzystało tę propagandę mówiącą o wojnie pełnoskalowej. Kiedy mniejsi inwestorzy pod wpływem owej propagandy, że to będzie wojna pełnoskalowa, że Ukraina przestanie normalnie funkcjonować, że ten biznes na Ukrainie jest kompletnie niepewny, uciekała z kapitałem z Ukrainy wielki biznes, wielkie korporacje ponadnarodowe i inwestowały, wykupywały wielkie areały rolne itd. Tak Mamy do czynienia z sytuacją, w której kapitał ponadnarodowy doskonale odnalazł się w tej sytuacji. Zresztą widzimy doskonale, że Rosja nie atakuje ciągów komunikacyjnych, ciągów logistycznych, którymi jest transportowana broń na Ukrainę. W przypadku wojny pełnoskalowej byłoby to wręcz no, niemożliwe. W naturalny sposób w pierwszych minutach a na pewno w pierwszych godzinach takiej pełnoskalowej wojny wszelkiego rodzaju węzły logistyczne węzły kolejowe lotniskowe drogowe którymi dostarczana jest broń na Ukrainę gdzie jest przechowywana prawda i rozpakowywana ta broń no, uzbrojenie byłyby po prostu zniszczone. To się nie dzieje. Ta, ta wojna jest, ta, ta ograniczona wojna na Ukrainie jest, no można powiedzieć, doskonałym poligonem doświadczalnym dla naj, największych mocarstw świata, wszystkie liczące się kraje świata czerpią wiedzę na temat nowoczesnych systemów prowadzenia. Walki dzisiaj w różnych domenach, we wszystkich właściwie domenach, bo wszystkie domeny są wykorzystywane i powietrzna, i lądowa, i morska, i domena, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, i oczywiście domena kosmiczna są tutaj wykorzystywane w różnym zakresie. Natomiast chociażby systemy walki radioelektronicznej czy Wykorzystywanie bez załogowców no jest na ogromną skalę, i to widać, że wielkie mocarstwa po prostu wykorzystują ją do swoich, do swoich celów. Natomiast jeżeli chodzi o politykę wielkich mocarstw i tworzenie nowej architektury bezpieczeństwa, to no wystarczy sobie przypomnieć, czym był tak zwany format normandzki. I czym dzisiaj jest tworzony nowy format, nowy koncert mocarstw w Europie? Właściwie nowy, stary koncert mocarstw. Widać, że oprócz Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, czyli klasycznych mocarstw morskich, które w swojej strategii mają zapisaną ingerencję wewnętrzne sprawy kontynentu, mamy dwóch aktorów istotnych, którzy tworzą Unię Europejską, mamy ten tandem. W postaci e, Francji i, e, i Niemiec. No i oczywiście w, w, w tym całym układzie, patrząc na spotkanie 18 października, niewątpliwie brakuje Rosji i nikt nie ma dzisiaj chyba większych złudzeń co do tego, że Rosja prędzej czy później zostanie zaproszona do tego nowego koncertu mocarstw. Zresztą no, o to chodziło e, Rosji, m, kiedy Siergiej Ławrów w grudniu 2021 roku mówił o potrzebie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, o nowym układzie o bezpieczeństwie zbiorowym układzie inkluzywnym który nie wykluczałby takich graczy jak Rosja czy Białoruś z kształtowania właśnie systemu równowagi sił w Europie. Wtedy Stany Zjednoczone, kolektywny Zachód nie zgodziły się na to. Konsekwencją była eskalacja napięcia, no i to, co obserwujemy obecnie. W żaden sposób tego ani nie usprawiedliwiam, ani nie oceniam jako dodatnie, ujemne. Jestem absolutnie tutaj wolny od ocen etycznych. Patrzę na to bardzo chłodno geopolitycznie jako na układ sił i interesów, czyli na klasyczne spojrzenie geopolityczne. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to spotkanie 18. Października w Berlinie wywołało spore poruszenie wśród wielu. Hmm. Powiedziałbym takich orędowników propagandy ukraińskiej w Polsce. Cała masa tych ludzi, którzy zbierali pieniądze na pomoc Ukraińcom, czy ukraińskim służbom specjalnym, bo i nawet takie zrzutki się zdarzały, czy ukraińskim siłom zbrojnym, tych wszystkich, którzy mówili, że Ukraina wygrywa, że tu będzie kontrofensywa najpierw latem 2023 roku, następnie byli zachwyceni rajdem kurskim, czyli tym operacją PR-ową. Wywiadów Amery wywiadów właśnie amerykańskiego, brytyjskiego i ukraińskiego i tak dalej. No, kiedy okazuje się, że fakty są nieubłagane, że, 20, że Ukraina już straciła ponad 20% swojego terytorium i no, wyjechało z Ukrainy. O, mówi się o różnych tutaj yy, są różne dane, od kilku do nawet kilkunastu milionach ludzi, kompletna zapaść systemu demograficznego, systemu emerytalnego, całego systemu finansowego tego państwa. Yy, no. Generalnie Ukraina bez kroplówki z zachodu przestałaby praktycznie dzisiaj funkcjonować, i to oczywiście generuje potężne problemy dla bezpieczeństwa, także nas, nas wszystkich. Okazuje się, że przeciąganie tej wojny którą można było zakończyć już wiosną 2022 roku, gdyby nie działania dyplomacji brytyjskiej, gdyby nie ówczesny premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i oczywiście działania wywiadu brytyjskiego, można było wtedy doprowadzić do zakończenia tego konfliktu. Natomiast on rzeczywiście jest przeciągany, ponieważ wielkie mocarstwa na tym zyskują, zyskują na tym ponadnarodowe, wielkie korporacje. Natomiast Polska jest traktowana wyłącznie, wyłącznie przedmiotowo i ten, to całe zdziwienie, które dzisiaj obserwujemy w mediach społecznościowych o tym, że mamy do czynienia z jakimś powrotem koncertu mocarstw, że Polska jest wykluczana, że to jest wielkie oburzenie, że Polska przecież tyle pomogła Ukraińcom, że zwykli Polacy pomagali, że polski system finansowy został bardzo mocno obciążony pomocą y, socjalną dla, y, dla milionów Ukraińców. Polska, y, syst, polski system ochrony zdrowia, y, system y, powiedziałbym całej gospodarki, pomoc Orlenu, y, pomoc y, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc finansowa udzielana Ukrainie. Y, za chwilę jeszcze powiem o tych, o, o tych liczbach, bo one są niezwykle istotne, natomiast to pokazuje, że Cały establishment III Rzeczpospolitej kompletnie nie rozumie, czym jest realizm. I tutaj, kończąc, jakby ten wątek, tego szczytu w Berlinie, który pokazał, że Polska jest całkowicie poza grą i że nigdy tak naprawdę Polska nie była w żadnej grze, że to była jedna wielka iluzja to było zawierzenie propagandzie ukraińskiej. A kiedy Polska została wyciśnięta jak cytryna, ze sprzętu, z pieniędzy, z całej pomocy, Została wyeliminowana z gry. Polska nawet nie ma dostępu do trzech tajnych aneksów do planu zwycięstwa Ukrainy. I ani jako sąsiad, ani jako w cudzysłowie partner Ukrainy, ani jako ten, ten kraj, który pomógł tak mocno, tak bardzo, wpuszczając tutaj miliony obywateli Ukrainy. To pokazuje, że polska polityka zagraniczna znalazła się w ślepym zauku. Za to wszystko oczywiście odpowiadają rządy zarówno. Mateusza Morawieckiego, jak i Donalda Tuska, ale także ośrodek prezydencki, także Andrzej Duda którego rola w tej całej układance wokół Ukrainy jest no, absolutnie nie do przecenienia, patrząc na to, jak bardzo mocno zdewaluowało się znaczenie państwa polskiego. Niestety ośrodek prezydencki, w moim głębokim przekonaniu, bardzo mocno przyczynił się do zdewaluowania, do deprecjacji, do obniżenia pozycji państwa polskiego. Także państwo polskie dzisiaj się kompletnie w żadnej grze poważnej, grze po prostu nie liczy. Zatem spójrzmy na to, czym jest tak naprawdę realizm i czym kierują się te państwa, które brały udział w szczycie, na szczycie w Berlinie. Premier Starmer, prezydent Biden, kanclerz Scholz czy prezydent Macron. Jakie wytyczne dotyczące polityki zagranicznej składają się na cały realizm polityczny? Analizując, Myślenie realistyczne, analizując realizm polityczny, no nie możemy uciec od pewnych podstaw teoretycznych, zrozumienia tego, jak myślą, jak funkcjonują państwa, które są skuteczne na arenie międzynarodowej. No i niewątpliwie nie ma co do tego większych. Wątpliwości, że największe mocarstwa świata kierują się przede wszystkim realizmem. Bardzo często, oczywiście dla zakamuflowania swoich celów, używają różnej całej retoryki związanej z innymi szkołami myślenia o stosunkach międzynarodowych, wskazują, posługują się i retoryką prawa międzynarodowego, i pewnych wartości, ideałów, i tak dalej, ale na takim fundamentalnym poziomie przede wszystkim kierują się realizmem. Co to oznacza? Klasyczni realiści, tacy jak Hans Morgenthau, powiedzieliby, że człowiek dąży do dominacji nad innymi, człowiek dąży do akumulacji mocy, ponieważ źródło takiego zachowania wynika z natury ludzkiej. Kolejne pokolenia realistów rozwijały te, to myślenie. Takie podejście do analizy rzeczywistości i tacy myśliciele, tacy pisarze, badacze jak Kenneth Waltz postawili w centrum zainteresowania system międzynarodowy, no, w którym i ludzie, i państwa funkcjonują. I patrząc na współczesne stosunki międzynarodowe, patrząc na dzisiejszy układ siły interesów, niewątpliwie widać, że państwa dążą do dominacji nad pozostałymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. Dominacja ta można, oczywiście są tacy, którzy uważają, że wynika to z natury ludzkiej, ale przede wszystkim przyjmuje się dzisiaj, że wynika to, jest to konsekwencją, skutkiem pewnej anarchii systemu międzynarodowego, to znaczy no, w systemie międzynarodowym nie ma jakiegoś guru, jednego autorytetu, który w sposób bezwzględny narzucałby pewien porządek światowy, ustalałby reguły, których po prostu inni by nie łamali i byłby w stanie egzekwować określone kary za łamanie takich, łamania określonych reguł. No nie ma, nigdy nie było tak naprawdę Skutecznego arbitra, skutecznego, właśnie takiego guru czy, 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 czy demiurga, który byłby w stanie tym wszystkim kierować. Oczywiście historia zna przypadki okresów hegemonicznych, gdzie zdarzały się państwa, które próbowały egzekwować swoją wolę w taki sposób, który przypominałby, no. A przynajmniej wyrażałby taką chęć takiej totalnej regulacji stosunków międzynarodowych, ale nigdy nie było tak, nawet w okresie największego rozkwitu konkretnych państw, imperiów, czy współcześnie, nawet jak spojrzymy na historię Stanów Zjednoczonych, to nigdy nie było tak, że Stany Zjednoczone były w stanie narzucać swoją wolę polityczną w dowolnym regionie świata wszystkim możliwym, Państwom. No nie zawsze w tym systemie międzynarodowym były państwa, które się wyłamywały z, tego, z tej jednobiegunowej chwili, z tego układu dominacji jednego mocarstwa. No bo była to oczywiście dominacja, a nie totalna kontrola nad, nad, systemem, nad systemem międzynarodowym, i też warto o tym pamiętać. Zatem mamy anarchię systemu międzynarodowego, Anar jeżeli system jest anarchiczny, nie ma jednego bezwzględnego arbitra wówczas uczestnicy stosunków międzynarodowych muszą dbać o własne bezpieczeństwo muszą dbać o własne bezpieczeństwo czyli krótko mówiąc jeżeli spojrzymy na całą teorię realizmu politycznego począwszy od Hansa Morgenthau'a od tej na, poszukiwaniu Poszukiwaniu źródeł konfliktów w naturze, w naturze ludzkiej, aż przez szkołę Keneta Wolca, a skończywszy na przykład na szkole profesora Mirsheimera, no to widzimy, że tak naprawdę, tak naprawdę mamy, mamy istotę systemu międzynarodowego, która koncentruje się na silnej chęci przetrwania w systemie anarchicznym. Państwa są. Aktorami, podmiotami racjonalnymi. W związku z tym, w takim anarchicznym systemie międzynarodowym, naturalnym jest, że chcą maksymalizować swoją potęgę, ponieważ takie czynniki jak strach, są jednymi z kluczowych, oczywiście, i chęć przetrwania. No jeżeli występuje strach, następuje kontrreakcja, chęć przetrwania, a zatem dążenie do maksymalizacji potęgi. I tutaj w, tej, w tym kontekście realizmu państwa nie mają innego wyjścia, niż po prostu budować swoją siłę budować swoją potęgę, używając już określenia geopolitycznego i ją wykorzystywać. Akurat Mirschheimer uważa, że jest to tragizm polityki mocarstw, że państwa, aby przetrwać w anarchicznym systemie międzynarodowym, muszą akumulować swoją siłę muszą akumulować moc, potęgę i oczywiście dochodzi tutaj często do różnego rodzaju konfrontacji, zanim wyklaruje się jakiś system równowagi sił system równowagi sił. Tutaj klasycy realizmu uważają, że to nie, nie, nie świadczy o złej woli, o jakimś, powiedziałbym, niecnych y, intencjach, tylko jest stanem wyższej konieczności wynikającej właśnie z anarchicznego systemu, y, systemu międzynarodowego. I to warto oczywiście pamiętać. W tym kontekście wszelkiego rodzaju ideały, prawo, nawet prawo międzynarodowe, schodzi na dalszy plan. Państwa muszą dbać o własne bezpieczeństwo. To jest jakby konkretna sprawa. Natomiast agresja w, takich, w takim modelu stosunków międzynarodowych jest pewnym, powiedziałbym, skutkiem kalkulacji, analizy potencjalnych. Kosztów i korzyści. Oczywiście nie wszystkie państwa są zdolne do tego, aby używać w równym stopniu przemocy do realizacji własnych celów, natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że bezpieczeństwo w anarchicznym systemie międzynarodowym jest osiągane poprzez a maksymalizację potęgi własnej. Maksymalizację potęgi własnej. I wszelkiego rodzaju, tak jak powiedziałem, myślenie życzeniowe, myślenie romantyczne, mówiące o tym, że za wolność naszą i waszą, prymat prawa międzynarodowego, wszelkiego rodzaju ideały, demokracji i tak dalej, przez wielkie państwa, przez mocarstwa są traktowane instrumentalnie. Gorzej, jeżeli małe lub średnie państwa uwierzą w to, że prawo międzynarodowe, czy różnego rodzaju idee, różnego rodzaju, właśnie szczytne nawet ideały, są realnym instrumentem, że nie daj Bóg coś takiego, jak racja moralna jest walutą w relacjach międzynarodowych. Nie daj Bóg, żeby decydenci w małych bądź średnich państwach uwierzyli w to, że właśnie racja moralna jest jakąkolwiek walutą, że. Poczucie wdzięczności, czy dług wdzięczności jest jakąkolwiek walutą w stosunkach międzynarodowych, tak po prostu nie jest. Nie ma czegoś takiego, jak dług wdzięczności i nie ma czegoś takiego, jak racja moralna w grze wielkich mocarstw w polityce międzynarodowej w stosunkach. Międzynarodowych. Tak po prostu to nie wygląda. Układ sił i interesów jest bezwzględny, po prostu jest bezwzględny. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, świadczy o tym historia świata i świadczy o tym także historia Polski. My jesteśmy najlepszym tego przykładem, że jako naród, który się charakteryzuje pamięcią historyczną, Chociaż nie wszyscy decydenci oczywiście charakteryzują się tą, tą pamięcią historyczną, że byliśmy wielokrotnie jako naród wykorzystywani przez wielkie potęgi, takie jak Wielka Brytania, do realizacji własnych celów. I nie inaczej jest dzisiaj, szanowni Państwo, na tej wielkiej szachownicy eurazjatyckiej, kiedy właśnie Wielka Brytania, Stany Zjednoczone bardzo cynicznie, bardzo instrumentalnie wykorzystują Ukrainę, a Ukraina z kolei bardzo cynicznie i bardzo instrumentalnie wykorzystuje Polskę. W kontekście tego, o czym powiedziałem, dotyczącego maksymalizacji potęgi państw, kierowania się interesem własnym, realizmem, warto jeszcze raz spojrzeć na artykuł New York Timesa z 25 lutego 2024 roku. Bardzo głośny artykuł w Polsce, potraktowany po macoszemu, właściwie przemilczany przez sporą część mediów głównego nurtu, a z niego bardzo jasno wynika, że Ukraina stała się hmm, Instrumentem polityki wielkich mocarstw, że tak naprawdę CIA, inne amerykańskie agencje wywiadowcze, brytyjski wywiad MI6 zaczęły wykorzystywać Ukrainę jako. Można powiedzieć taką szachownicę do rozgrywki z Rosją. Zaczęto tworzyć od 2014 roku, czy po 2014 roku, bazy wywiadowcze na terytorium Ukrainy, których powstało aż 12. 12 tajnych lokalizacji wzdłuż granicy z Rosją. Ukraińcy za, za, byli po prostu w. Wszęgnięci w cały system wywiadowczy amerykańsko-brytyjski, cały ten system anglosaski. Warto zauważyć, że tutaj Ukraina była wykorzystywana do tej rozgrywki w Europie, bardzo agresywnie można powiedzieć, i, i cóż, no, w tym kontekście również Polska znalazła się w orbicie zainteresowania wywiadów. Niemniej jednak, Wbrew oczekiwaniom establishmentu III Rzeczpospolitej wcale nie spowodowało to osłabienia Rosji, wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie, Rosja pokazała w ciągu ostatnich dwóch lat, że jest niezależna od kolektywnego zachodu, jeśli chodzi o system finansowy, system rozliczeń międzynarodowych, jeśli chodzi o własną gospodarkę, o siły zbrojne, zdolność przemysłu zbrojeniowego, funkcjonowanie wreszcie w systemie międzynarodowym. Co więcej, nie osłabiło to militarnie Rosji. Było wielu analityków, było nawet wielu generalityków, w stanie spoczynku, którzy uważali, że Rosja przegra w trzy dni, że Rosja nie ma rakiet, że Rosja nie ma chipów, prawda, różnego rodzaju podzespołów elektronicznych, którzy uważali, że Rosja tracąc rezerwy, czy wykorzystując rezerwy jeszcze z czasów Związku Radzieckiego osłabia się, a wręcz odwrotnie okazało się, że nie tylko Rosja się nie osłabiła, ale Rosja zdobyła bezcenne doświadczenie bojowe na całkiem sporą skalę. Biorąc pod uwagę ten, mimo wszystko, ograniczony wymiar wojny na Ukrainie i dzisiaj jest silniejsza niż była w roku 2021, i nie jest to moja ocena, ale jest to ocena naczelnego dowódcy amerykańskich sił zbrojnych w Europie, generała Christophera Cavoliego. Tak, szanowni Państwo, generał Cavoli udzielił takiego wywiadu dla niemieckiego magazynu Der Spiegel. On został, ten wywiad został opublikowany w niedzielę 20 października 2024 roku. I w tym wywiadzie, oczywiście, na oszczędnym w słowach, jak przystało na zawodowego, wojskowego, jednak generał Kawoli mówi rzeczy. Absolutnie szokujące dla establishmentu III Rzeczpospolitej, a mianowicie, że mimo poważnych strat na Ukrainie, armia rosyjska jest yy, bardzo dzisiaj poważnym graczem na arenie międzynarodowej, że Rosja jest dzisiaj silniejsza, silniejsza niż była przed tą nową odsłoną wojny na Ukrainie. To oznacza, że tak naprawdę. Przeciąganie tej wojny to jest pozwalanie na to, aby rosyjskie siły zbrojne uczyły się, doskonaliły, wykorzystywały doświadczenia wojenne. To wszystko macie Państwo w wywiadzie udzielonym niemieckiemu magazynowi przez głównodowodzącego siłami amerykańskimi w Europie. No to jest, tak jak mówię, szokujące dla, powinno być szokujące dla. Bardzo wielu przedstawicieli klasy politycznej w Warszawie, ponieważ pokazuje, że przeciąganie tej wojny, że właśnie finansowanie tej wojny przyczynia się do wzmacniania Rosji, a nie do osłabiania. I okazuje się, że ci wszyscy, którzy mówili, że to nie nasza wojna, że należy doprowadzić do tego, aby Polska była mediatorem, aby Polska jak najszybciej doprowadziła do czy współ, była współuczestnikiem tych rozmów pokojowych i naciskała na zakończenie tej wojny, ci wszyscy mieli rację. Którzy mówili, to nie nasza wojna, ponieważ to powoduje nie tylko osłabianie nas, ale także wzmacnianie tendencji nacjonalistycznych, szowinistycznych na Ukrainie, powoduje to ustawie, usztywnianie stanowiska ukraińskiego wobec Polski, powoduje to ogromną niewdzięczność, mówiąc językiem potocznym Ukraińców, czyli tak naprawdę postawienie na twardy realizm polityczny i na postawę roszczeniową. Na eskalację także różnego rodzaju żądań wobec państwa polskiego ze strony ukraińskiej. No i wreszcie, po, oczywiście, pozwoliło to na wzmocnienie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, rosyjskiego systemu, całego systemu wywiadowczego. To, to widać i to przebija się po, przez różne, różnego rodzaju wywiady udzielane przez wysokich urzędników właśnie z krajów tak zwanego kolektywnego Zachodu. Co więcej, szanowni Państwo, tutaj pojawiają się kolejne poważne problemy. To znaczy, możemy spojrzeć na takie wypowiedzi bardzo niebezpieczne z kręgów, na przykład Towarzystwa Maxa Plancka. Mam tutaj na myśli konkretnie Chrisa Hana, który no, kilka dni temu na brytyjskim portalu The Conversation napisał, że Ukraińcy mogą, że tak powiem, wysuwać roszczenia do części polskich ziem. I to jest bardzo charakterystyczne. To znaczy, też nie jest to, można powiedzieć, jakiś niszowy czy jakiś bez znaczenia ośrodek ekspercki, ponieważ Chris Han. Jest afiliowany w niemieckim Instytucie Antropologii Społecznej Maxa Plancka i jest to część bardzo no, takiego prestiżowego Towarzystwa Maxa Plancka, instytucji zresztą finansowanej z budżetu federalnego Niemiec. Han to jest brytyjski antropolog i właśnie emerytowany dyrektor tego ośrodka, który odniósł się do całej tej wojny na Ukrainie, patrzą, też wskazując na to, że. Że Ukraina może mieć roszczenia do części polskich Karpat i to roszczenia, które jego zdaniem mogłyby być nawet silniejsze niż do Krymu czy Donbasu. To jasno pokazuje, w jak ślepym załuku znalazła się polityka państwa polskiego. No, wystarczy tutaj spojrzeć na te wypowiedzi chociażby prezydenta Andrzeja Dudy. Tam tę wypowiedź z sierpnia bieżącego roku, kiedy wspomniał pan prezydent o tym, że Polska przekazała Ukrainie 3,30% PKB. No, a jak się okazuje, Instytut Niemiecki Instytut w Kolonii wskazuje, że od lutego 2022 roku do końca sierpnia bieżącego 2024 roku Polska przeznaczyła. 4,91% swojego PKB na pomoc Ukrainie i koszty związane z ukraińskimi migrantami. No to pokazuje, że Polska stała się tak naprawdę państwem trzeciorzędnym w Europie i pod względem wagi geopolitycznej. Trzeciorzędnym, to jest coś absolutnie nie, nie, niesłychanego, że w tak krótkim czasie można było tak zdeprecjonować znaczenie państwa polskiego, tą potężną naiwnością. Oczywiście, znajdą się teraz tacy, którzy całkiem słusznie powiedzą, że no dobrze, ale polityka Polski po roku 1989 czy po roku 1999, po przystąpieniu już do, do NATO, jest ograniczona, jeżeli chodzi o suwerenność w sprawach zagranicznych, e, musi się liczyć z interesami Stanów Zjednoczonych, Kolektywnego Zachodu, były na terytorium państwa polskiego, były, czy, czy są to jeszcze, to nie wiemy, ale na pewno były. Ta, było tajne więzienie CIA e, i, i jakby to o tym to potwierdziły międzynarodowe śledztwa. Do tego zresztą przyznał się, były prezydent Rzeczypospolitej, e, który wiedział o tym i e, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No jasne, tak, natomiast. E, Ostatnie, y, ostatnie dwa lata pokazały, że ta czołobitność przed Establishmentem ukraińskim jest no wręcz niewyobrażalna. Cała śmietanka polityczna od koalicji do opozycji obnosiła się z ukraińskimi flagami, łącznie z tymi, którzy dzisiaj tak szermują hasłami o, nie, o takiej potrzebie usztywniania stanowiska wobec Ukrainy. To już mleko się rozlało, to już ucho się urwało, można tak powiedzieć, potocznym językiem. Trzeba było trzymać sztywne stanowisko, twarde stanowisko wobec Ukrainy od samego początku tej wojny na Ukrainie. Czyli nie od 22, ale od 2014 roku. Polska powinna była prowadzić politykę twardą, politykę transakcyjną wobec Ukrainy. A po 24 lutego 2022 roku, tym bardziej ta polityka powinna być twarda i sztywna wobec Ukrainy, coraz bardziej transakcyjna. No niestety, dzisiaj. Wszystkie ugrupowania, podkreślam, wszystkie ugrupowania polityczne, wszystkie kluby parlamentarne w polskim Sejmie są współodpowiedzialne za tę miałkość polskiej polityki zagranicznej i za tę politykę uległości, bezwarunkowej uległości wobec Ukrainy i Ukraińców. Dziękuję Państwu za uwagę.